Mamy tutaj przykładowe zadanie z naszego portalu. Ja jak zwykle skopiowałem to zadanie do notatnika. Tam je rozwiążemy i potem sobie jeszcze sprawdzimy rozwiązanie. Jak zwykle zachęcam, żeby przerwać oglądanie tego filmu i spróbować samodzielnie rozwiązać to zadanie. Dobrze, a zadanie jest takie. Igor uderzył piłkę podczas gry w golfa. Wysokość piłki wyrażona w metrach nad ziemią po upływie t sekund. Po uderzeniu przez opisuje funkcja h od t równa się minus 5t kwadrat plus 30t, czyli tu jest funkcja kwadratowa. Igor chce poznać czas, po, jakim, po którym piłka osiągnie największą wysokość. I przekształć wzór funkcji kwadratowej w taki sposób, aby znajdowała się w nim liczba, która jest odpowiedzią na zadane pytanie. Możesz w tym celu użyć postaci kanonicznej lub iloczynowej. I po upływie ilu sekund, czyli to jest takie pomocnicze pytanie, a tu jest zasadnicza odpowiedź, prawda? Czas, czyli, czyli jest pytanie o czas, po którym piłka osiągnie największą wysokość, więc spróbujmy najpierw naszkicować może sobie wykres tej funkcji, czyli to jest co? To jest funkcja kwadratowa, czyli wykresem będzie parabola i widzimy, że współczynnik przy t kwadrat jest ujemny, no i w H od 0 jest 0, czyli ta parabola przecina punkt 0,0, no i jest powiedziane, że on uderzył do góry, więc pewnie się będzie wznosić, czyli tak startuje w chwili te równe 0 z tego punktu, no potem pewnie się wznosi i zaczyna spadać, no i tu z powrotem uderzy o ziemię, więc pewnie już dalej nie będzie. Nie będzie. Yy. Prawda? To dalszy wykres nie, nie będzie prawdziwy. Tu poniżej, ziemi, poniżej poziomu yy, Ziemi raczej nie będzie spadać. I teraz o co jest pytanie? Yy, chcę poznać czas, po którym piłka osiągnie największą wysokość. Czyli chcę poznać współrzędną T te wierzchołka tej paraboli. Prawda? Czyli to jest O. Czyli ile po ilu sekundach. Yy, ta piłka znajdzie się w najwyższym punkcie, czyli jaka jest pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli, no to oznacza i chcemy, żeby, żeby ten współrzędna tego wierzchołka znajdowała się w, we wzorze w funkcji kwadratowej, w odpowiednim wzorze. To jaki musi być wzór? No To oczywiście musi być postać kanoniczna. Czyli może przypomnijmy, dwie post przynajmniej postać kanoniczne, jak mam postać taką ogólną, czyli mam a t kwadrat plus b t plus c, prawda? To jest taka funkcja kwadratowa. To co to jest postać kanoniczna? Postać kanoniczna, zwana inaczej wierzchołkową, to jest taka a razy x minus p do kwadratu plus q, prawda? To jest postać kanoniczna. No i teraz widać, że jeżeli a jest ujemny, tak jak u nas, tak jak u nas, to, to ponieważ tu jest kwadrat czegoś, czyli ta rzecz jest zawsze ujemna, no chyba, że jest 0, prawda, dla x równego p i wtedy maksymalna wartość jest q. Czyli widzimy, że p i q to są współrzędne wierzchołka, p i q tej paraboli. Jeżeli a jest ujemne, to to jest właśnie tak jak tutaj, że ta parabola ma ramiona do dołu. No dobrze, no to spróbujmy przekształcić nasz wzór w ten sposób. Czyli minus 5t kwadrat plus 30t, czyli h od t to jest minus 5t kwadrat plus 30t, czyli tak, najpierw wyłączamy sobie a, czyli minus 5 będzie t kwadrat minus 6t. I teraz to i teraz to musimy dopełnić do kwadratu, tak? czyli napiszmy, czyli to jest minus 5. Teraz chcę, żeby to wyrażenie w nawiasie było pełnym kwadratem. No to to co, to używam takiego, pamiętamy, x minus a powiedzmy do kwadratu to jest x kwadrat minus 2a, x plus a kwadrat, tak? Czyli widzę, że to a tutaj to będzie 3, prawda? Bo tu jest minus 2 razy t razy ten, to p, czyli p będzie 3, czyli będzie, czyli będzie t minus 3 do kwadratu. No, i teraz muszę mieć to samo. Tutaj w ogóle nie mam wyrazu wolnego. Tu mam 9, czyli muszę odjąć 9. Prawda? Czyli to jest minus 5 razy t minus 3 do kwadratu plus 45, prawda? Minus 5 razy minus 9. Czyli tu jest 45, a tu jest 3, prawda? Czyli ta, ta piłka znajdzie się w najwyższym punkcie po 3 sekundach, no a to jest jej postać. Kanoniczna tej naszej funkcji kwadratowej, czyli dobrze, no to sprawdźmy, może minus 5, czyli co to było? Minus 5 razy t minus 3 do kwadratu, tak? I potem było plus 45, tak? To była postać kanoniczna, a czas po upływie 3 sekund. Piłka osiągnęła. Dobrze. No i sprawdźmy. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.